Serio. Rozwaliłem swój aparat. Jezu, jakie to było głupie w ogóle. Ja nie wierzę. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś miał być zupełnie inny odcinek, w zupełnie innym charakterze i w zupełnie innych humorkach. Chciałem nakręcić zupełnie coś innego, rozpoczynając od humorystycznej wstawki. Ja wstawka miała mieć tylko 15-20 sekund, po czym miałem w ogóle wziąć aparat i kręcić gdzie indziej, to znaczy w plener. A i wygrało lenistwo, moi drodzy. I przez to lenistwo nie szedłem na strych, specjalnie po statyw, znosić statyw, montować statyw, wkładać statyw, przykręcać te wszystkie śruby i kręcić. Postanowiłem, że zrobię prowizoryczny statyw, to znaczy po prostu położę aparat na czymś innym niż jest statyw. I to coś okazało się, że może i było stabilne, ale nie na tyle stabilne, moi drodzy. Upadł mi aparat. Jeżeli jesteście ciekawi w ogóle, jak to miało wyglądać, to tadam! Nie pytają mnie o imię, walczę z ostrym cieniem mgły. Nie pytają mnie o imię, walczę z ostrym cieniem mgły. Słyszycie? Jak coś lata w środku? Nie mam pojęcia niestety, co to jest. O, i przez własną głupotę, moi drodzy, Fajnie, fajnie, oby tak dalej. pozbawiłem się aparatu, a jest to trochę problem, no bo nie oszukujmy się, ale ja żyję, znaczy może nie żyję z kręcenia filmików, ale mój kanał żyje kręceniem filmików, no i tak teraz bez aparatu trochę licho. Jak oczywiście wyślę na naprawę. Nie mam pojęcia, co by. Bo raz tak się chwieje mniej, tak się chwieje bardziej. Nie mam pojęcia, co by to mogło być. Czy wiecie, tak czy siak, no, kilka stów wydanych na naprawę to też nie jest przyjemna sprawa. Szczególnie w aktualnych czasach, gdy jednak no, ten kryzys jest i w ogóle. No i przez moje własną głupotę, przez własne lenistwo, przez chęć oszczędzenia 5 minut dosłownie, no, stracę kilka stów i kilka godzin na odsyłanie, opisywanie problemów i tak dalej. On się włącza i w ogóle, tylko po prostu techowo też, bo on mi już nie raz oczywiście upadał w życiu. Ale upadał mi na przykład na ten kant. A teraz upadł mi centralnie na obiektyw. I coś tam się przełączyło, coś się odłączyło, coś wypadło i po prostu się włącza. W miarę działa, ale nie kręci. No i nie tak miał wyglądać dzisiejszy dzień. Oczywiście opcji jest kilka. Pierwszą z nich jest przysiądę się na luszczankę. W ogóle zabawne jest to, że ja początki swojego kanału Klockozaur to byłem jeszcze taki ociupinkusie. Tam było subskrypcję, ociupinkę subskrypcji, byłem malusi. Nagrywałem lustrzanką, a w dzisiejszych czasach nagrywałem kompaktem. No i pierwszym rozwiązaniem jest to, że wrócę do lustrzanki. Zanim oczywiście to naprawię, bo ja to naprawdę uwielbiałem, on był świetny, on był fenomenalny po prostu. Narzekaliście tam na przestery oczywiście, ale tam mi się bardzo podobał i w ogóle był świetny. Mogę oczywiście tak jak teraz nagrywać komórką. Wygrzebałem sobie tam już jakieś kije samo, jak się mówi samo, wiecie, jak się mówi samo pstrykacze. To w ogóle nie ma końcówki, to się nie nada. Jeżeli w ogóle spytacie mnie, o co chodzi z tym kwiatem, to jest kwiatek, nie? To jest kwiatek, to tak ma być, go trzeba było usiąść, jakąś tam chorobę miał i trzeba było to ściąć. No, mam tu drugi kij, kupiłem sobie właśnie kiedyś taki. Na jakoś, no właśnie na wakacje, żeby sobie z moją dziewczyną pstrykać zdjęcia. Ja ani jednego zdjęcia nie pstrykliśmy, no to teraz się chyba przyda do samo zdjątek, jak się w ogóle wkręcę. Jeje. Co za upadek w ogóle, im większy kanał, tym gorsza kamera, nie? Co za czasy. Czekajcie, jak to w ogóle działa, żebym teraz, jak upuszczę jeszcze ten telefon, to już będzie w ogóle. Nagrywa się? Chyba się nagrywa. No. Moi drodzy, wkładając tego do patyka, o, okazało się, że wciszyłem klawisz blokady telefonu. No cóż, nie jestem obczajony, moi drodzy, z tą technologią, będę musiał się przestawić.
Ciężkie jest żyćko, nie powiem, youtubera, który rozwala swoje aparaty. Trzymajcie kciuki, bo ja mam tamten aparat wysyłam na wysyłkę, ja go uwielbiałem po prostu, więc liczę, że go naprawią i mam nadzieję, że wszystko będzie dalej z nim okej. Okay. Ale nie tak miał wyglądać dzisiejszy odcinek, zupełnie nie tak miał wyglądać, moi drodzy. Ale przyznam wam się szczerze, bo już tak minęła godzina, bo tamto oczywiście kręciłem na żywo zaraz po tym, jak to się stało, że minęła godzina i tak w sumie może to zabrzmi, jakbym był trochę jakimś przykupem, ale się nawet trochę cieszę z tego faktu. Nie mam takie żyćko, że ja czasem lubię, jak coś się stanie i muszę się przystosować do czegoś nowego, nauczyć czegoś nowego. A właśnie z taką sytuacją mam no chwilowo, prawda, styczność, że zostało na mnie zrzucone to, co zostało zrzucone, a właściwie zrzucony został mój aparat i to w sumie z mojej winy, ale oj tam. Więc moi drodzy, lubię, jak czasem coś tak zostanie, przeze mnie wiecie, że nie, że ja sobie muszę sam do czegoś dojść, tylko jak coś właśnie coś tak stanie. Ja wtedy muszę się przystosować. Ja lubię takie sytuacje i w sumie to może nawet dobrze, bo nawet jeśli naprawię ten aparat i nawet jeśli go, albo oczywiście go naprawię i nawet jeśli do niego wrócę, to przynajmniej mam jakąś lekcję, tak? Nauczę się korzystać z innych nowych metod, może czegoś przy okazji tutaj się... No właśnie, nauczę nowego, może mój jakiś też warsztat na tym zyska. I powiem szczerze, że kilka rzeczy w życiu takim się właśnie moim wydarzyło, które tak wydarzyły się nagle, a których nie chciałem i nie zawsze to wychodzi na złe. Na przykład kręcenie telefonem, znaczy nie wiem jak będzie z jakością, pewnie gorzej, zobaczymy, ale na pewno jest prostsze, szybsze, mam go zawsze ze sobą, mogę też kręcić więcej ciekawych rzeczy, więcej wstawek i tego typu właśnie jakichś ciekawostek. Zobaczymy, ale trzeba szukać we wszystkim też pozytywów i liczę, że to wypadek wniesie mimo wszystko trochę pozytywnego do mojego życia, nie tylko minus kilka stów, prawda? No, i tego wam też życzę, byście moi drodzy wszędzie szukali pozytywów, nawet w tym wirusie, w tym wszystkim. Oczywiście jest mi smutno z tego powodu, to nie jest tak, że się tak cieszę, ale szukam tych pozytywów i mam nadzieję, że to w jakiś sposób też mnie wspomoże. A wy możecie wspomóc mnie, zostawiając znicz w komentarzu, możecie mnie wspomóc, zostawiając subskrypcję z dzwonkiem. To sprawi, że uśmieszek chociaż troszkę się na mojej twarzy pojawi, taki tak sobie będę robił, ale... Szukajcie pozytywów wszędzie, moi drodzy, tak jak ja szukam teraz przy okazji rozwalenia tego aparatu. No to smutny dzień, ale zniczę w komentarzach i subskrypcje z dzwonkami pewnie mi pomogą, chociaż troszkę na serduszko. Dzięki, że byliście ze mną razem w tej tragedii, trzymajmy się ciepło wszyscy razem, tak CD Action. Bye!